moi kochani, witam Was na kanale Simamania i witam Was w moich wyzwaniach KAS. Tak, dzisiaj pobierzemy kolejną simeczkę, Waszą simeczkę do wyzwania. Będzie to wyzwanie Only to Beauty. Tak, jest tutaj właśnie simeczka. Jest stworzona przez Bążywika. Mam nadzieję, że dobrze czytam profil gracza. Jeśli nie, to przepraszam. I tutaj mamy Petunię. Zaraz ją zamienimy, bo to nie jest ta simka. Dzisiaj się zajmiemy, w ogóle to powinnam... Oj, coś miała jeszcze i usunęło, ponieważ nie posiadam tych modów. Akurat tego, czy tam tego, czy kilku. Petunia Ongli i jeśli chodzi o aspirację, to jest wcieleniu złośliwości, jest romantyczna, jest ponura i jest kleptomanką. Powiem, że mieszanka wybuchowa. Dobra, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda w innych strojach. Może pokażę ją z bliska. Jak się prezentuje. O! Nos taki orli. Będzie co robić. Będzie. To jest codzienny. Strój oficjalny. Sportowy. Do snu. Imprezowy. I do pływania. Dobra, moi kochani. Ja bieram za naszą Petunię. I widzimy i słyszymy się po krótkiej przerwie. Dla przypomnienia, tak wyglądała Petunia brzydka, a teraz pokażę Wam moją propozycję. Tak się prezentuje Petunia ładna. Chociaż powiem tak, ze względu na to, że jest wcieleniem złośliwości, jest kleptomanką i jej ma cechę ponura, stwierdziłam, że muszę taką trochę mroczną ją stworzyć. Nie wiem, czy mi się udało, napiszcie w komentarzu. Co ja Wam pokażę, tak, to jest codzienny, tu jest strój taki oficjalny, tak, taki mroczny bardziej, sportowy, taki bardziej na luzie. Ale powiem Wam, że dawałam jej właśnie tutaj kolczyki. Fajnie wygląda, mi się podoba. I taki dałam ten mocniejszy, usta zaznaczyłam, tak? Przez szminkę, pomadkę. Do spania w takiej koszuli. Fajnie wygląda. Też jej tutaj delikatnie ją pomalowałam, żeby fajnie wyglądała, tak? I jeszcze mamy strój imprezowy. Tu przeszalałam, powiem Wam. Zobaczcie, jak wygląda. Fajnie wygląda, mi się podoba. Podobają mi się w ogóle te kolczyki, które tutaj w ogóle... Nie zawsze mogę dać kolczyk właśnie do nosa. Nie wiem dlaczego, nie wiem czym to jest spowodowane, ale to próbowałam na różne sposoby. Mi się nie udało. No i dałam jej takie inne buty niż do tej pory, jeansy inne. No i taką kurtkę, można powiedzieć. W końcu jest wcieleniem złośliwości. I do pływania. No tak już powiem bardziej kobiece delikatnie, no, tak powiem. Ale dałam jej też te kolczyki. No i widzicie, tutaj w nosie może być kolczyk. Nie wiem dlaczego, do pływania może, a w normalnych tutaj w niektórych strojach nie mogę jej dodać. Dobra, moi kochani, wy mi napiszcie w komentarzu, w którym stroju najbardziej Wam się spodobała, które wcielenie jest najfajniejsze. Ja postaram się linki jak zawsze Wam udostępnić w opisie filmu. Jeśli ich będzie więcej, to będą w przypiętym komentarzu. Dobra, moi kochani, ja się z Wami żegnam i do kolejnego. Cześć, pa, pa!